Cześć, Szymon Glonek, fotograficzny program bez nazwy. Już w ten weekend rozpoczyna się 7. Foto Art Festival. Właśnie o tym wydarzeniu porozmawiam z moimi gośćmi. Dwie panie odpowiadające w dużej mierze za organizację i za to, co się na tym festiwalu będzie działo i za to, co zobaczymy. Już jutro właściwie ruszamy z FotoArt Festiwalem. Będzie to 7. edycja tego niezwykłego festiwalu, który potrwa do 29 października. Będziemy mogli zobaczyć 15 wystaw, 15 artystów, fotografików o światowej już renomie w różnych miejscach w Bielsku-Białej, w różnych instytucjach, w różnych galeriach, muzeach, które zawsze są zaangażowane w organizację tego festiwalu. Będzie można zobaczyć właśnie duże, indywidualne wystawy. Oprócz tego będzie niezwykła możliwość spotkać się z tymi autorami, ponieważ każdej edycji przyjeżdżają do Bielska-Białej. Są zachwyceni też naszym miastem, które wydaje się leżącym na końcu świata, a okazuje się niezwykle inspirującym miejscem. No dobrze, to o autorach za chwilę. Dlaczego Bielsko-Biała? Skoro pani już mówi o tym, że to może być dla niektórych daleko. Bielsko-Biała, myślę, że przykuwa swoją taką kameralną atmosferą. Nie jest to ogromne miasto, ogromna metropolia. Wszystkie wystawy, które można zobaczyć w Bielsku-Białej, są ulokowane w centrum miasta. Także zachęcamy do takiego niespiesznego przyjechania i odwiedzania tych wystaw. Często zdarza się podczas różnych festiwali tego typu, że mamy pewnego rodzaju przeładowanie programem. Nie wiemy, jak poukładać nasz krótki pobyt na jakimś festiwalu, żeby jak najwięcej zobaczyć. Tutaj tego problemu nie ma, ponieważ właściwie wszystko jest w zasięgu naprawdę kilkunastu metrów, kilkudziesięciu metrów i takiego niespiesznego spaceru, żeby przejść od jednego punktu do drugiego, a jednocześnie móc przy okazji spotkać tych artystów, którzy specjalnie na te okazje przyjeżdżają do Bielska-Białej. No powiedzmy, że festiwal trwa prawie 3 tygodnie, no ale artyści będą tylko w tym pierwszym okresie, tak? Przy rozpoczęcie i... Dokładnie. To są też najważniejsze dni festiwalu. 14-15 października, weekend, sobota, niedziela. Są to intensywne 2 dni, podczas których odbywa się tak zwany maraton autorski. Czyli fotografowie podczas takich godzinnych prezentacji pokazują swoją twórczość bezpośrednio widzom. Widzowie, nawet nie znający języka angielskiego, mają możliwość symultanicznych tłumaczeń, które za pomocą właśnie tłumaczy do nich bezpośrednio dochodzą, tak? Nie muszą znać angielskiego. No i mają też możliwość interakcji z tymi ludźmi. Jest czas na pytania, na rozmowy, na refleksje. To jest zarówno czas pożyteczny nie tylko dla tych, którzy się interesują fotografią, słuchają tych prezentacji, ale dla samych twórców, którzy są wręcz potrzebują tego, żeby słuchać o tym, co widzowie, co inni sądzą o ich fotografiach. No dobrze, no to co sądzą o fotografiach? Jakie fotografie zobaczymy? Czy jest jakiś główny temat fotograficzny w tym roku? Jak to wygląda? No ja jestem widzem, to znaczy rzeczywiście kibicuję, wspieram jak mogę i Ines Baturo i całe grono organizatorów, ale na festiwal pojadę jako miłośnik fotografii i widz i widziałam zapowiedź, także nazwiska wspaniałe i te pierwsze obrazy, które zwiastują wystawy, są niezwykle poruszające, zachęcające do odwiedzenia FotoArt Festiwalu. Natomiast no, będąc tym widzem, muszę powiedzieć, że to jest tak wielkie święto fotografii, że te dni w kalendarzu liczy się z przyspieszeniem. Chciałoby się, żeby to się stało jak najszybciej. No i cóż, tematu nie ma i nie będzie, tak jak zwykle. To jest klucz po prostu wyjątkowych projektów, ale dzięki temu nie mamy wprawdzie analizy jakiegoś jednego, pojedynczego, głębszego zjawiska, ale mamy przegląd tego, co się dzieje i taką pokusę dla wszystkich, niezależnie od tego, czym się kto zajmuje, co pokochał w fotografii, to znajdzie, ponieważ mamy różne gatunki, różnych twórców, różnych pokoleń, z różnych miejsc świata. Ten miszmasz wspaniały zawsze się sprawdza i jest ucztą, prawdziwą ucztą, tak jak na uczcie. Mamy różne potrawy, różne smaki i tym festiwal w Bielsku przyciąga. No tak, ale czasami na uczcie jest jakiś klucz, nie wiem, dziczyzna, drób,
Czy tutaj, no właśnie, powiedziała Pani, różne kraje, różny wiek artystów, różne tematy. Czy jest jakiś klucz, który to łączy? Jest klucz, konsekwentnie realizowany przez 6 edycji. Jestem pewna, że tym razem również tak się stanie i to jest jakość. I to jest coś, co bardzo przyciąga i wręcz zachwyca, że jednak Bielsko-Biała, miejsce piękne, urocze, no ale jakby nie patrzeć na uboczu centrum naszego kraju i tej części Europy, pokazuje tak wspaniałe rzeczy. I ci artyści rzeczywiście przyjeżdżają, zawsze są. Ich nieobecność jest naprawdę zawsze jakimś szczególnym przypadkiem losowym czy zawodowym, ale to są naprawdę pojedyncze sytuacje. Zawsze są, cieszą się i ta obecność jest realna, bo wystawa wystawą, ale potem ten kontakt na maratonach, które są, każdego zachęcam, bardzo szczególne i inspirujące, jest prawdziwy i zaskakujący. I powiem, że to jest trochę takie bombardowanie umysłu i po tych 2 dniach wychodzimy z takim zawrotem głowy, ale i zapałem do pracy, do fotografowania, do patrzenia przez świat poprzez zdjęcia. To jest coś bardzo wyjątkowego, zapewniam. No dobrze, właśnie, jak Pani już zachęcały, ale ja powiem tak, no jestem hobbystą fotografii, który od czasu do czasu robi zdjęcia. Zdarza mi się pójść na wystawę, ale festiwal to nudy, to jakieś takie napompowane, sztuczne albo nawet i drętwe. Jak przekonać, żebym jednak wsiadł w samochód, na rower, w pociąg czy inną komunikację i udał się do Bielska-Białej? No na pewno nie można tego powiedzieć o naszym festiwalu, nie jest on w żaden sposób drętwy i zresztą to, co powtarzamy jako organizatorzy tego festiwalu, on jest skrojony na ludzką miarę. Mamy takie hasło przewodnie, które od wielu lat już nam towarzyszy, Slow Life, Slow Festival. To jest festiwal dla ludzi i o ludziach, to nie jest rzecz wyrwana z kosmosu, tak? To jest coś, co przemawia dla każdego. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo tak jak już Jola wspomniała, zarówno osoby zainteresowane reportażem, jak i jakimiś fotomontażami surrealistycznymi, jak i portretem, pejzażem, każdy znajdzie coś dla siebie, a jednocześnie nasz program też łączymy z wieloma dodatkowymi wydarzeniami. Nie ma właściwie takiego czasu na nudę, ponieważ przez te kilka tygodni, przez te 3 tygodnie mamy obfity program w różne dodatkowe wydarzenia, w warsztaty, w projekcje filmowe, w filmy, które są związane z fotografią, mamy spotkania z fotografami, także jest co robić w Bielsku-Białej, czyli zachęcamy nie tylko do przyjazdu, żeby zobaczyć piękną jesień w górach, która jest niezwykle malownicza, ale właśnie, żeby zobaczyć również piękną fotografię. Przy okazji też można pofotografować. No tak, ja tutaj mam taką książeczkę, dość duża, to jest program, ale to jest program spotkań z autorami, a wokół tego dzieje się jeszcze bardzo, bardzo wiele, nawet taka mapka, gdzie wszystko jest, rzeczywiście wszystko blisko siebie. Gdzie znajdziemy szczegóły, czyli jakie warsztaty, kiedy, jakie spotkania, kiedy, no bo nie wszyscy będą mogli na przykład w ten weekend być w Bielsku-Białej, nie wszyscy będą mogli spotkać się z autorami, a później też się wiele dzieje. Najwięcej informacji oczywiście znajduje się na naszej stronie internetowej www.fotoartfestival.com, ale również dodatkowe wydarzenia, które dzieją się w naszym klubie festiwalowym, czyli klubo kawiarni Akwarium, która ma miejsce swoje w Galerii Bielskiej BWA, znajduje się na ich fanpage'u na Facebooku. Także wszystko właściwie w internecie jak najbardziej, ale również na takich ulotkach, które informują, gdzie co się znajduje i łatwo można się w tym zorientować. Najbardziej Pani czeka na spotkanie z? Tutaj ja mogę podpowiedzieć ściągę. No to zawsze jest zaskakujące. To jest tak, że czasem fotografie, które nie do końca przekonywały tak do głębi, potem po komentarzu autorskim porywały, więc to bardzo różnie. No ale myślę, że jednak no pewnie nie zaskoczę i powiem, że jednak czeka na Andreasa Franka. Najbardziej. Może Michael Ackerman, ale myślę, że w tej kolejności. Ale tak jak mówię, niespodzianek jest wiele i to zagubienie, o którym Pan wspomina i taka niepewność nowego miejsca, to jest tylko ten jeden pierwszy raz. A potem już poruszamy się jak u siebie i chcemy wracać i tak jest właśnie ze mną. Także wiem, że dam się zaskoczyć na pewno. Dla osób, które nie spotkały się z tymi nazwiskami, dlaczego tych dwóch artystów?
No to jest już po prostu wrażliwość, którą w sobie mamy. To trudno bardzo powiedzieć, dlaczego to, a nie tamto. To jest coś takiego, czego nie da się oszukać. Jakaś taka wewnętrzna ciekawość tych, a nie innych prac i takie porywy, które gdzieś tam ku określonym gatunkom fotografii nas kierują. Tutaj nie ma na to ani definicji, ani wytłumaczenia i myślę, że tak trzeba właśnie czytać fotografię, sztukę, gdzieś tam szukać tego czegoś dla siebie i za tym iść. Pani? Którzy artyści? Nie przyznam się i to nie jest związane z tym, że jestem osobą współorganizującą ten festiwal. Wiele wystaw tutaj, naprawdę nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć w rzeczywistości te wystawy i też poznać przede wszystkim autorów, bo to jest niesamowita możliwość, żeby od nich bezpośrednio posłuchać o tych fotografiach, które same czasami mogą na przykład niewiele do nas mówić, ale gdy spotkamy się z danym twórcą, porozmawiamy z nim, mamy możliwość zadania mu pytania, to odkrywamy nam całkiem inną rzeczywistość niż ta, która też na tak pierwszy rzut oka nie mówi do nas za wiele z tych fotografii. Ja na pewno będę czekać na zdjęcia Otto Snoecka, które są dla mnie bardzo ciekawym takim socjologicznym spojrzeniem na to, co się obecnie dzieje w Europie, na wszystkie ruchy nacjonalistyczne i może być pewnego rodzaju przestrogą, bo w sumie fotografia jest też po to, żeby się zastanowić i żeby się zatrzymać na chwilę nad tym i może podjąć pewnego rodzaju działania. Będę oczywiście czekać na wystawę Szobby Batalii, jej fotografii z Palermo, miasta, w którym się urodziła, ale które sfotografowało w taki dość nietypowy sposób właśnie z perspektywy pewnych przedmieści, opuszczonych miejsc i rodzin, które wydają się, że zapomniał o nich świat. Bardzo ciekawe są również takie bardzo dopracowane fotografie już związane z fotomontażem, jak na przykład Tommy Ingberg, bardziej malarskie, odwołujące się do malarstwa René Magritte'a, czy też właśnie takie drobiazgowe fotografie Frike Jansens. No i myślę, że wiele też ciekawych fotografii będziemy mogli zobaczyć na wystawie Antonina Kratochwila, który jest po prostu personą samą w sobie i myślę, że tutaj też samo jego nazwisko twórcy najbardziej znanej agencji fotograficznej przykuje dużo fanów fotografii. No dobrze, dziękuję Panią bardzo. Widzimy się w Bielsku Białej przez 3 tygodnie, na pewno z Paniami będzie się można tam zobaczyć. My w miarę możliwości też postaramy się tam zawitać, żeby pooglądać trochę, a jeszcze też przedstawić Wam. Naprawdę warto.